wszystkich bardzo serdecznie witam na spotkaniu 8 poświęconym rodzinie, ale nie dziwmy się, że właśnie ten temat pojawia się podczas naszego grudniowego spotkania. Za niewiele dni, za 12 już, mniej, bo to dzisiaj 14, za 10 dni już Wigilia, a potem święta Bożego Narodzenia, które tak bardzo głęboko kojarzą się nam z tym, co najbardziej piękne w naszym życiu i dzieciństwie, ale co nigdy by nie zaistniało w tych naszych przeżyciach i odczuciach, gdyby nie rodzina i nie rodzinne spędzanie tego prawdziwie błogosławionego i świętego czasu. Myślę o Wigilii, o śpiewaniu wspólnym kolęd, o pójściu, kiedyś to było tradycyjne, całymi rodzinami na pasterkę, zwłaszcza ten wspaniały urok, kiedy zimy wyglądały troszkę inaczej niż obecnie, kiedy był śnieg, kiedy było mroźno i pamiętam z lat dziecięcych jeszcze, jak śnieg skrzypiał pod butami, mimo że to było wielkie miasto i wiadomo, że w miastach temperatura generalnie jest wyższa niż na terenie otwartym, już nie mówiąc o górach. I te wspaniałe przeżycia związane zwłaszcza z naszą polską tradycją łamania się opłatkiem. To wszystko mówi o cieple życia rodzinnego, o tej naszej życzliwości wzajemnej, która w rodzinie powstawała, dzięki rodzinie kształtowała się i pozostała nie tylko pięknym wspomnieniem, ale wiemy także z badań także najnowszych, socjologicznych, że szczęście rodzinne jest pragnieniem zdecydowanej większości, o ile nie prawie wszystkich, młodych ludzi, którzy wypowiadają się co do tego, jak wyobrażają sobie przyszłe, udane i szczęśliwe życie. Główny akcent jest położony właśnie na szczęście rodzinne, co odpowiada naturze człowieka, to do czego został on powołany przez samego Boga. Mówiąc o problemach związanych z rodziną, chciałbym przede wszystkim nawiązać do ostatniego dokumentu Stolicy Apostolskiej, a przede wszystkim do listu do adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Amoris Laetitia, radość wynikająca z miłości. I takie piękne stwierdzenia Ojca Świętego, które znajdujemy w punkcie 8 tej adhortacji, gdzie Ojciec Święty odwołuje się przede wszystkim do źródeł biblijnych związanych z problematyką rodziny. I ten tekst papieski, dość obszerny, ja chciałbym skrócić tylko do punktu, czy zasadniczo do punktu 8. I proszę zwrócić uwagę na szczególny język, jakim posługuje się Ojciec Święty, odwołując się do źródeł biblijnych na temat omawianego przez nas dzisiaj zagadnienia. Ojciec Święty pisze tak. Biblia pełna jest rodzin, pokoleń, historii miłości i kryzysów rodzinnych, począwszy od pierwszej strony, gdzie wkracza na scenę rodzina Adama i Ewy, z jej brzemieniem przemocy, ale także z siłą życia, które trwa nadal, aż do ostatniej strony, gdzie pojawiają się zaślubiny oblubienicy i baranka. Dwa domy opisane przez Jezusa, zbudowane na skale i zbudowane na piasku, ukazują wiele sytuacji rodzinnych stworzonych w wolności ich mieszkańców, ponieważ, jak pisał poeta, każdy dom jest kandelabrem. Wejdźmy teraz do jednego z tych domów,
prowadzeni przez psalmistę, poprzez kantyk, który po dziś dzień głosi zarówno żydowska, jak i chrześcijańska ceremonia zaślubin. I oto słowa psalmu 128. Szczęśliwy każdy, kto się boi Pana, który chodzi Jego drogami, bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał. Będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie. Małżonka twoja jak płodny szczep winny we wnętrzu twojego domu. Synowie twoi jak sadzonki oliwki dokoła twojego stołu. Oto takie błogosławieństwo dla męża, który boi się Pana. Niech cię Pan błogosławi z Syjonu. Oglądaj pomyślność Jeruzalem przez całe swe życie. Oglądaj dzieci twoich synów, pokój nad Izraelem. Można mieć dwa domy, budowane na skalę, którą jest Chrystus, i można budować dom na piasku, który przy każdej pierwszej zawierusze zawali się. A dalej sama Biblia, która jest pełna rodzin, pokoleń, historii, historii miłości i kryzysów. Rzeczywiście jest to źródło niezwykłe, gdy chodzi o bogactwo opisanych ludzkich doświadczeń. Ale przecież to nie jest tylko zapis historii pewnych ludzi, pewnych pokoleń, pewnych szczęśliwych, udanych rodzin, ale także rodzinnych tragedii. Tego jest w Biblii bardzo dużo. Jest jednak, to jest przecież najważniejsze, Biblia Księgą Świętą, to znaczy tym, co przekazuje nam Pan Bóg, mówiąc o swoim, najpierw o swoim zamyśle co do człowieka i co do rodziny i o tym, jak należy żyć, aby ten Boży zamysł w sobie i między sobą urzeczywistnić. I jak dojść, budując zwłaszcza na Chrystusowej Ewangelii, do życia pełnego szczęścia w wieczności. Zaczyna się Biblia opisem stworzenia człowieka na Boży obraz i Boże podobieństwo. Człowieka jako kobietę i jako mężczyznę. Powołani do tego, żeby żyć razem w miłości, która będzie miłością płodną, która będzie właśnie obfitowała w to błogosławieństwo, jakim jest życie poprzez kolejne pokolenia, na które mogą patrzeć ludzie obdarzeni Bożym błogosławieństwem. Biblia właśnie w tym, że ktoś może patrzeć na swoje wnuki i prawnuki, widziała przejaw tego, że temu domowi, tym ludziom Pan Bóg błogosławi. I zdajemy sobie sprawę także z tego, jak właśnie miłość obojga stała się pewnym kluczem do zrozumienia prawdy o Trójcy Przenajświętszej. I odwrotnie, właśnie zrozumienie tego, na czym polega życie Trojga boskich osób, stanowi szczególny model, jeśli tak można powiedzieć, do zrozumienia tego, czym jest małżeństwo i rodzina. I tutaj jakżeż przejmujące są słowa zawarte w Adhortacji Apostolskiej Amoris Laetitia, słowa będące cytatem z jednej ze bardzo znanych i głębokich wypowiedzi Ojca Świętego Jana Pawła II. Jan Paweł II mówił bowiem i pisał tak:
osoby naszego Boga, tego, w którego wierzymy, jedynego Boga w Trójcy Świętej, w swej najbardziej wewnętrznej tajemnicy nie pozostają w samotności, lecz tworzą rodzinę, ponieważ w tajemnicy tej zawiera się ojcostwo, synostwo i sama istota rodziny, jaką jest miłość. Jest ojciec, który rodzi syna. I ta więź między ojcem i synem staje się miłością, która jest miłością osoby, a dokładniej samym Duchem Świętym. Rodzina nie jest więc czymś obcym w swej istocie, w samej istocie Boga. Ten trynitarny aspekt pary małżeńskiej przybiera nową postać w teologii Pawłowej, gdy apostoł wiąże ją z tajemnicą zjednoczenia między Chrystusem a Kościołem. Chrystus, pisze święty Paweł w liście do Efezjan, tak bardzo ukochał swoją oblubienicę, Kościół, że oddał dla niej całe swoje życie. A powołaniem Kościoła, Chrystusowej oblubienicy, jest wierność swemu oblubieńcowi. Z tej szczególnej więzi, jaka zachodzi między Chrystusem a Kościołem, święty Paweł bierze obraz tego, jaka i wskazuje na to, jaka powinna być więź między małżonkami. To, gdy chodzi o pewną teologię, najgłębsze teologiczne rozumienie tego, czym jest małżeństwo i rodzina w zamyśle Bożym. Ale adhortacja apostolska Ojca Świętego Franciszka próbuje tę teologię, tę wizję małżeństwa i rodziny osadzić w realiach współczesności. I dlatego Ojciec Święty nie boi się mówić o tych największych zagrożeniach, jakie są we współczesnym świecie, zagrożeniach, na które są narażeni młodzi ludzie, którzy chcą zawrzeć związek małżeński albo którzy boją się tego związku zawrzeć. Niebezpieczeństwa, jakie czyhają na młodych małżonków i na samą instytucję rodziny. I dlatego pozwólcie, moi drodzy, że zacytuję tutaj dwa numery już z wnętrza niejako tej adhortacji apostolskiej, gdzie Ojciec Święty, proszę zwrócić uwagę, jak bardzo współczesnym językiem określa to wszystko, co stanowi zagrożenie dla przyszłości ludzkości. Bo nie ma i nie będzie właściwego rozwoju społeczności ludzkiej bez tej najbardziej podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina. Rodzina będąca owocem miłości małżeńskiej kobiety i mężczyzny. Otóż w punkcie 39 adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia czytamy. Nie oznacza to, że nie zauważamy upadku kultury, która nie promuje miłości i poświęcenia. Konsultacje poprzedzające dwa ostatnie synody ujawniły różne przejawy kultury tymczasowości. Mam na myśli na przykład szybkość, z jaką ludzie przechodzą z jednej relacji uczuciowej do innej. Sądzą, że miłość, tak jak w sieciach społecznościowych, można podłączyć lub odłączyć na żądanie konsumenta i równie szybko zablokować. Myślę również o lęku, jaki budzi perspektywa stałego zaangażowania, obsesji na punkcie czasu wolnego, o relacjach, które obliczają koszty i korzyści i są utrzymywane jedynie wówczas, jeśli są środkiem, aby zaradzić samotności
aby zapewnić ochronę lub zyskać jakąś usługę. Na relacje uczuciowe przenosi się to, co się dzieje z przedmiotami i środowiskiem. Wszystko można wyrzucić, każdy używa i wyrzuca, marnotrawi i niszczy, wykorzystuje i wyciska, jak długo służy, a potem żegnaj. Narcyzm czyni ludzi niezdolnymi do spojrzenia poza siebie, poza własne pragnienia i potrzeby. Ale ten, kto wykorzystuje innych wcześniej czy później, sam będzie w końcu wykorzystywany, manipulowany i opuszczony z tą samą logiką. Warto zauważyć, że zerwanie więzi ma często miejsce u osób dorosłych, poszukujących swego rodzaju autonomii i odrzucających ideał starzenia się razem, troszcząc się jedno o drugie i wspierając się wzajemnie. I dalej punkt 41. Ojcowie synodalni mówili o dzisiejszych tendencjach kulturowych, które zdają się narzucać nieograniczoną afektywność, a afektywność narcystyczną, niestałą i zmienną, która nie zawsze pomaga w osiągnięciu większej dojrzałości. Wyrazili zaniepokojenie z powodu szerzenia się pornografii i komercjalizacji ciała, czemu sprzyja również wynaturzone korzystanie z internetu, jak również z powodu sytuacji tych osób, które są zmuszone do uprawiania prostytucji. W tym kontekście małżonkowie są czasami niepewni, niezdecydowani i trudno im znaleźć sposoby rozwoju. Wielu jest tych, którzy mają tendencję do pozostawania na wczesnych etapach życia emocjonalnego i seksualnego. Kryzys pary małżeńskiej destabilizuje rodzinę i poprzez separację i rozwód może doprowadzić do poważnych konsekwencji dla dorosłych, dzieci i społeczeństwa, osłabiając jednostkę i więzy społeczne. Często mamy do czynienia z wieloma kryzysami małżeńskimi, do których często podchodzi się w sposób powierzchowny i bez odwagi cierpliwości, sprawdzenia, wzajemnego przebaczenia, pojednania, a także poświęcenia. W ten sposób te porażki dają początek nowym relacjom, nowym parom, nowym związkom i nowym małżeństwom, co stwarza złożone sytuacje rodzinne i problematyczne z chrześcijańskiego punktu widzenia. I na koniec zacytuję szczególną modlitwę, którą kończy też Ojciec Święty swoją adhortację Amoris Laetitia. To modlitwa do świętej rodziny. Myślę, że powinna być to modlitwa bardzo często używana przez małżonków, przez całe rodziny, które powinny dbać jako kościół domowy, jako eklezja domestika, także o czas wspólnej modlitwy. Bo bez niej trudno niekiedy ostać się wobec różnego rodzaju trudności i problemów. A ta modlitwa brzmi: Jezu, Mario i Józefie, w Was kontemplujemy blask prawdziwej miłości. Do Was zwracamy się z ufnością. Święta Rodzino z Nazaretu, uczyń także nasze rodziny środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy, autentycznymi szkołami Ewangelii i małymi kościołami domowymi. Święta Rodzino z Nazaretu, niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza przemocy, zamknięcia i podziałów. Ktokolwiek został zraniony albo zgorszony, niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia. Święta Rodzino z Nazaretu, przywróć wszystkim świadomość sakralnego
i nienaruszalnego charakteru rodziny, jej piękna w Bożym zamyśle. Jezu, Maryjo i Józefie, usłyszcie, wysłuchajcie naszego płakania.